Dziś naszym gościem jest dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie, pan Włodzimierz Rój. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie dyrektorze, może zacznę od takiego gorącego tematu, o którym w naszych lokalnych mediach robi się teraz coraz głośniej, a mam na myśli jezioro Nierzym. Pan zaobserwował, że brakuje coraz mniej wody jest w tym jeziorze. Jak ta sytuacja wygląda? To znaczy, wie pan, ta sytuacja się powtarza, aczkolwiek jest ona zbieżna z sytuacją wielu jezior, bo wczoraj przelatywałem koło Międzyrzecza, zajechałem na Głębokie, tam w ogóle plaży nie ma. Pomost stoi jak pomnik z Westerplatte. U nas taka sytuacja była 10 lat temu, woda się cofnęła. Mniej więcej w takiej ilości jak obecnie. No i nagle niespodziewanie następną wiosnę w nadmiarze wróciła, więc czekamy na ten cud. No a czy to się zdarzy, to nikt tego nie wie. To jest kwestia opadów, zimy, śniegu, który spadnie, poziomu wód gruntowych, które no niestety opadają. Mamy efekt globalnej suszy. W ciągu 10 lat nasze media wszystkie podają, że katastrofa się robi. No i tą katastrofę obserwujemy naocznie w Nierzymie. No ale niezależnie od tej sytuacji, ośrodek no, w ostatni weekend pękał w szwach, bo było bardzo ciepło, pogoda dopisała. Tak, byłem na kontroli. Sytuacja nie jest aż taka dramatyczna, bo mamy dostęp do wody, jest możliwość pływania, czy o tyle fajnie, że to jezioro było zawsze bardzo stromo schodził brzeg. O tyle fajnie, że dzieci mogą się tam pluskać w miarę bezpiecznie. A pływający przy pomoście mają tam 124 metry do przepłynięcia w jedną stronę. Cztery razy mamy 500 metrów, także każdy może się tam w jakiś sposób wyżyć. Przed nami okres wakacyjny, no i sporo też się zmieniło właśnie na tym ośrodku w Nierzymiu. Pojawił się nowy bar. Jest też, tak jak zawsze zresztą, miejsce do tego, żeby pograć w siatkówkę plażową. Jakby pan mógł troszeczkę nam przybliżyć, jak to w tej chwili tam wygląda? Parę lat temu zamontowaliśmy siłownię na świeżym powietrzu. Cieszy się ona latem bardzo dużym powodzeniem, ponieważ jest w cieniu, zacieniona, drzewa pięknie zacieniają, lekki powiew bryzy z nad jeziora też powoduje, że fajnie nam się ćwiczy, jest plac zabaw dla dzieci, pole jakby trawiaste do mini piłki nożnej, no i oczywiście te boiska siatkówki. Zapraszamy 9 lipca na Grand Prix Lata w siatkówce, jak również na festyn rodzinny, bo siatkarze z reguły przyjeżdżają z rodzinami, a i rodzice dzieci, które plażują, też chętnie się przyłączą do zabawy. Będą darmowe dmuchańce, lody. Takie powitanie lata, do tego konkursy, zabawy, animatorzy. Myślę, że to będzie fajna niedziela, w zasadzie sobota, przepraszam, bo to 9, fajna sobota. No i oby tylko taka pogoda była tak jak dzisiaj, to będzie rewelacja. No właśnie, bo jeśli ktoś by chciał też zostawić samochód przed domem, to może też dojechać na Nierzym autobusem. To taką możliwość Miejski Zakład Komunikacji daje. Zakład MZK nasz gorzowski od kilkudziesięciu lat, można tak powiedzieć. Nawet ja byłem młodym chłopakiem i jeździłem. To już taka tradycja. To jest tradycja nasza gorzowska, że jeździmy na Nierzym autobusami. Tak jak pan powiedział, ostatnia niedziela sam byłem sprawdzić zawartość wody w wodzie. No i rzeczywiście plaża była oblegana, bar też nowo powstały, czy tam po zmianie właściciela i wszystko tętni życiem. I wszystko tętni życiem, bo zawsze uważam, że na plaży powinien być działający bar. No COVID nam troszeczkę to skomplikował, ale pomalutku wracamy do rzeczywistości i ta pełna plaża rodzi nadzieję, że ten Nierzym jeszcze się nam przez parę lat w celach rekreacyjnych bardzo sprawdzi.
Panie dyrektorze, zostawmy już teraz nie Rzym, a przenieśmy się na stadion żużlowy. Cały czas trwa montaż tego nowego oświetlenia. Jak z tą inwestycją sytuacja, jak tutaj wygląda, bo było ciężko znaleźć w ogóle firmę, która byłaby chętna do tego, znaczy było wiele chętnych firm, ale za duże pieniądze. Tak, dokładnie. No cóż, na ten moment wykonawca jest lekko po czasie, ale też musimy wziąć pod uwagę, że doszła nam w tym sezonie druga drużyna, zwiększyła się ilość juniorów, ilość zawodów, więc rozumiemy jego problemy, bo jednak lampy montujemy z podnośnika, który jest posadzony na torze. No ale myślę, że pierwsze dni lipca powinniśmy zakończyć tą inwestycję. No i spełnimy w ten czas wymagania Ekstraligi, która taki wymóg na wszystkie miasta żużlowe nałożyła. No właśnie, panie dyrektorze, bo ja bym chciał, żebyśmy powiedzieli i tak zaznaczyli, że to nie jest tak, że to miasto po prostu chciało sobie doświetlić ten stadion, bo była taka potrzeba. Nie, absolutnie. Tylko to był wymóg ekstraligowy do tego, żeby w ogóle można, telewizja mogła transmitować mecze. To znaczy, generalnie ja powtarzałem, będę powtarzał, że miasto udostępnia stadion. Miasto udostępnia stadion, który i tu jest jakiś spór kompetencyjny, tak byśmy to nazwali, który powinien być dostosowany. Ale teraz pytanie jest, nigdzie nikt nie określił, kto za to jest odpowiedzialny. Klub zwala na miasto, a miasto nie partycypuje w kosztach ani w zyskach klubu, więc no ale jest druga strona medalu, że wszyscy żyjemy w Gorzowie żużlem, no i chcemy, żeby ten nasz klub był najlepszy. Jest wiele sytuacji i pytań, które no, powinny się w najbliższych okresach w jakiś sposób wyjaśnić, bo telewizja przekazała ogromne środki w umowie na Ekstraligę. Ekstraliga te pieniądze podzieliła na kluby, a kluby mówią, że miasto musi zapłacić, więc nie do końca to jest dla mnie czytelne i myślę, że to wymaga pewnych ustaleń między zarządem miasta a zarządami klubów, bo to jest sytuacja całej Polski. Wiele miast, wiele prezydentów się nie zgadza z takim stanem faktycznym i były już spotkania co najmniej 4 razy w różnych miejscowościach, gdzie żużel jest w Ekstralice. Sam w nich uczestniczyłem. Prezydenci miast, dyrektorzy OSIR-ów no nie zgadzają się z tą teorią, że miasto ma wykładać pieniądze, za które dostaje klub. No i to są na małe inwestycje. Pieniądze, to trzeba zaznaczyć. Co prawda też trzeba powiedzieć, że klub swoim sumptem zrobił odwodnienie stadionu właśnie z tych pieniędzy, które przekazała Ekstraliga. Zakupił też płachtę, która zakrywa tor. Myśmy też dołożyli kilkadziesiąt tysięcy do tego odwołania, bo zabrakło klubowi w ostatniej chwili środków na to, żeby zakończyć inwestycję, a za parę dni miał być odbiór przed sezonem licencyjny. No i udało się w terminie. No ale cóż, no wszystko wymaga przyjrzenia się temu, tak żeby mieszkańcy, którzy są podatnikami, nie zadawali pytań, które według mnie częściowo są zasadne. Panie dyrektorze, właśnie, no bo trzeba też zaznaczyć to, że wy jako OSIR administrujecie stadionem żużlowym, ale nie tylko stadionem żużlowym. Pod waszą opieką są też inne stadiony w Gorzowie. Niedawno będzie stadion lekkoatletyczny. Z powrotem. Też z powrotem pod waszą opieką. No i też macie pod opieką hale sportowe. Oczywiście. Z czego jedna jest w tej chwili zajęta, bo przebywają w niej uchodźcy z Ukrainy. No i przystań sportów wodnych na Fabrycznej. Nie mówiąc o innych obiektach, także tego wszystkiego jest troszeczkę. No ale staram się to jakoś przez te kilkanaście lat ogarniać. Trochę lepiej, trochę gorzej, no ale myślę, że
w miarę to idzie, ale lekko nie jest. No właśnie, czy tak organizacyjnie, wiadomo, że nie możemy mówić w takich kategoriach, że wyłączenie hali przy ulicy Słowiańskiej jest jakimś problemem, bo pomagamy uchodźcom w tym przypadku, ale... No jest to problem, jest to dla nas zaszczyt, żeby pomóc. Ale organizacyjnie jednak... trzeba było troszeczkę pozmieniać na pewno. No nie, nie. Tylko, że tutaj akurat nasi chyba... sportowcy nie mają gdzie trenować, bo to jest sytuacja jakby dwustronna, bo są obiekty przystosowane do przyjmowania gości hotelowych. Hala nie jest. Hala była takim punktem przesiadkowym na pierwszą chwilę i uważam, że powinna być zwolniona, bo na hali jest teraz 49-50 parę osób, a jej pojemność jest 3 razy większa, więc można na pewno tych ludzi w lepszych, godziwych warunkach w podobnych pieniądzach umieścić i to powinno jak najszybciej po prostu nastąpić. Ale niezależnie od tego, wydajecie sobie z tym radę. Dajemy i sobie z tym ogarniacie radę, to, no nie tak tylko my, bo jeszcze Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i wiele innych instytucji, no ale generalnie utrzymanie hali w jakimś porządku i technicznym, dobrym stanie jest po naszej stronie. Panie dyrektorze, wiem, że już te zmiany w parkomatach zostały wprowadzone bardzo dawno, ale czy mieszkańcy już się przyzwyczaili do tego? Czy nadal nie ma takich sytuacji, że ktoś przychodzi i ma pretensje, że on przekroczył ten czas i musi zapłacić jakąś karę? No właśnie powiedzmy to, bo w innych miastach to co u nas w tej chwili jest, to było 10 to lat jest temu. Już normalność, no, tak szczerze. To było 10 lat temu, powiedzmy się sobie wprost, że 10 lat temu w Szczecinie czy gdziekolwiek nikt nie zwracał uwagi, czy ktoś przekroczył czas, czy nie. Ja wielokrotnie powtarzałem, że kiedyś stałem 6 godzin pod urzędem marszałkowskim na jakimś szkoleniu i przekroczyłem 10 minut w ostatniej godzinie, bo coś się tam przedłużyło. No i dostałem 50 zł i musiałem przez cały, nieświadomy, przez cały Szczecin w korkach dojeżdżać, a pani mi mówi, ale tu nie ma żadnej dopłaty, 50 zł proszę. Więc myślę, że kampania reklamowa, znaczy uświadamiająca, może nie reklamowa, jaką przeprowadziło miasto w tym zakresie, jest na tyle wystarczająca, że w zasadzie większość osób, które korzystają ze strefy, ma taką świadomość. To są pojedyncze jednostki, które mówią, no ale chciałbym dopłacić. Ale mamy czerwiec, a sprawy 17 stycznia się zmieniły, więc no to są może pojedyncze osoby i też słyszałem, że ktoś tam proponuje, żeby wrócić do tego tematu, ale uważam, że skoro tak to można powiedzieć, jakaś rewolucja nastąpiła, to nie należy tego zmieniać, bo znowuż będziemy w jakimś szoku i ktoś znowuż wpadnie na pomysł, że trzeba wrócić do jakiegoś status quo sprzed 17 stycznia. Ale cóż, no tak jest wszędzie. Nasze stawki za pobyt w strefie nie są zbyt wygórowane. 23 lata, przypomnę, że nie zmieniały się. No i oczywiście druga informacja, taka bardzo istotna dla wszystkich Państwa, że te pieniądze idą właśnie na utrzymanie stadionów, na utrzymanie obiektów sportowych, utrzymanie Nierzymia, bo... I organizację imprez. I organizację imprez, którą w jakiś sposób... O, widzę, tu mamy trochę problem. Ale poradzimy ale sobie. Ale daje pan sobie poradzimy radę sobie. Micie, samochód też rewelacyjny. No, przejechaliśmy. Bezpiecznie. Bezpiecznie, Państwa, to najważniejsze. Pan redaktor my jeździmy tylko bezpiecznie. Jak w książce, także pełne bezpieczeństwo, kultura jazdy. Panie dyrektorze, jeszcze do tych parkomatów, bo warto pamiętać o tym, że musimy zwracać na kolory, jakie zostały umieszczone też na parkomatach, bo jedne są w strefie miejskiego parkowania, a drugie są właśnie taką w strefie takiej, która jest zarządzana właśnie to przez OSIR. Znaczy generalnie jedna i druga strefa jest zarządzana przez OSIR. Jednak chodzi o ustawę o drogach, to już wielokrotnie tłumaczyłem. Ustawa o drogach stanowi, że strefa płatnego parkowania jest w strefie pasa ruchu drogowego, czyli ulica na ulicy lub zatoczka przy ulicy. Natomiast wszystkie parkingi, które znajdują się w pewnej odległości od pasa ruchu drogowego, to już są parkingi wewnętrzne, tak jak parking 111 w parku 111 czy przy Bibliotece Wojewódzkiej. Doszło kilka parkingów na ulicy Warszawskiej, na ulicy Teatralnej, na Brzeżnej. Niemniej jednak każdy i tak wrzuca mniej więcej
tyle pieniędzy do tego parkomatu, ile zamierza parkować, a tam bardzo mało jest przypadków, że ktoś się myli, no bo jednak to oznaczenie, tak jak powiedziałem, zostało tak przeprowadzone i jest tak czytelne, że trudno, żeby się ktoś pomylił. No i tak jak powiedziałem, ta kampania reklamowa ciągle, wracam do imprez. Informacyjna. No pozytywne skutki wywołała, zwiększyła świadomość, gdzie jesteśmy, gdzie parkujemy. A zawsze jak w życiu zdarzają się przypadki, bo no człowiek przede wszystkim jak widzi parkomat, to patrzy ile to kosztuje, wrzuca i się nie zastanawia. Czasami mechanicznie przejedzie, jak mu zostanie parę złotych, na inny parking i tam może być problem, ale tych problemów jest bardzo niewiele. A zachęcamy też do korzystania z aplikacji mobilnych. Mobilet, tam też oczywiście można sobie przedłużyć, nawet jeśli będziemy w urzędzie, coś się przedłuży, klikamy, wtedy przedłużamy bilet parkingowy i wszystko ja jest myślę, tak, jak powinno te być. Te osoby, które prowadzą jakiś biznes, przemieszczają się z miejsca na miejsce, mają możliwość płacenia aplikacją mobilną, mamy 4 operatorów, więc można wybrać każdego. Nie jest to problem. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Panie dyrektorze, na zakończenie naszej rozmowy chciałbym porozmawiać o imprezach, no bo wy też jesteście współorganizatorami, na przykład Dobry Wieczór Gorzów, za nami też Bieg Słowiański, za nami Nadwarciańska Dycha. Sporo się dzieje, sporo też organizujecie. No staram się jakby nakręcać osób z powrotem na ten rekreacyjny plan tory jazdy, który był przed pandemią, i tą rekreację w jaki sposób uruchamiamy. Jest duże zapotrzebowanie. Bieg Słowiański pokazał, poszliśmy na rekord, prawie 400 uczestników. Myślę, że w przyszłym roku mam następne pomysły na zwiększenie tej ilości startujących poprzez wprowadzenie nowej konkurencji, ale o tym nie będę mówił dzisiaj, bo ktoś usłyszy i zastosuje ten w patent. Odpowiednim czasie na pewno pochwalimy się. Na wiosnę 2023 na pewno ten projekt zostanie przekazany i myślę, że następnych około 200 uczestników powiększy grono osób korzystających w tym momencie z ulicy Słowiańskiej w celach rekreacyjnych. No a tak jak powiedziałem, zapraszamy do Nierzymia, bo no naprawdę to jest bardzo takie urokliwe miejsce, bo z reguły jak się pojedzie na jezioro Długie, bo też bardzo lubię to jezioro. Ale no trzeba podkreślić, że w tym roku Długie jest w remoncie, więc zachęcamy do tego, żeby podjechać no troszeczkę bliżej do Nierzymia. Jest tam miejsce na plaży, ale jest tego miejsca troszeczkę mniej. Jest mniej oczywiście, ale też mamy na górze w cieniu między pięknymi sosnami teren rekreacyjny. Niekoniecznie trzeba się smażyć plażing na dole, czego na Długim nie ma. Co chciałem powiedzieć, że jak się zajeżdża na Długie, półtorej godziny w skwarze i człowiek już chce uciekać do domu. Tu możemy spędzić cały dzień, tym bardziej, że tak jak wcześniej powiedzieliśmy, bar zaczął swoją działalność i możemy tam w jakiś sposób z rodziną spożyć obiad czy jakieś przystawki. No i oczywiście problem jest tylko jeden, bo mówimy jak jest fajnie, ale powiedzmy też, co mieszkańców też boli w Nierzymiu, ale to jest tylko bardzo garstka i bardzo nieliczna mieszkańców, mianowicie zawsze w Nierzymiu był zakaz wprowadzania psów na teren ośrodka. Myślę, że jedna osoba, czy dwie, czy trzy, która chce z swoim pieskiem się kąpać w jeziorze, czy spędzać czas na terenie ośrodka, to na pewno jest kropla w morzu osób, które chcą w spokoju, w jakiejś higienie, bezstresowo, bez obawy, że pies ugryzie dziecko, bez obawy, że się psy zaatakują wzajemnie, spędzić ten czas, ten weekend, który też jest krótki, i to jest jedna rzecz.
i od tego nie odejdę, pomimo że sam kocham psy, miałem wiele psów i mam nadal. No to są względy higieniczno, jakieś kulturowo i względy bezpieczeństwa dla wszystkich tam odpoczywających. I druga sprawa, kwestia parkingu, bo na terenie ośrodka może wjechać 10-12 samochodów, a całe miasto chce wjeżdżać do ośrodka, bo kiedyś był tam parking. No owszem był, tylko kiedyś przyjeżdżało do ośrodka 10 samochodów, a wszyscy dojeżdżali samochodami, a teraz na parkingu górnym jest po 200, po 300 samochodów, no i nie każdy może wjechać bezpośrednio na teren, zaparkować, wysiąść, bo to też są względy bezpieczeństwa, tam przechodzą ludzie z dziećmi, dzieci się bawią, te samochody gdzieś wycofują między drzewami. No może coś się wydarzyć, oby nie. No i w związku z tym prośba do wszystkich mieszkańców, ażeby to respektowali. Oczywiście jak będziemy robić Grand Prix w siatkówce, no to ci siatkarze są przez nas zaproszeni, ale to i tak się odbywa z samego rana, więc to nie koliduje w ruchu. A też dwie czy trzy przepustki zrobiłem dla osób niepełnosprawnych, które to no, po prostu chcą dojechać, bo mają tak dużą niepełnosprawność, że no, nie wypada zrobić inaczej. Ale naprawdę bardzo przepraszam wszystkich. Proszę to zrozumieć. Regulaminu trzeba przestrzegać. Regulamin jest niezmienny od kilkudziesięciu lat. Nie, że mamy no, w zasadzie od 70 chyba któregoś roku. No i chyba był czas się przyzwyczaić, bo nawet jakaś grupa wielbicieli psów bojowych wymyśliła, że będzie się tam spotykać na tym górnym małym boisku i się no, w jakiś sposób rozwijać te behawiorystyczne jakieś tam zachowania psów, no ale no niestety jest las dookoła, można tam się wszędzie spotkać i z tego nie zrezygnujemy, ale myślę, że 99,9 osób, które tam przyjeżdżają, popierają tą sytuację i nie chcą zmiany regulaminu i ja również. Panie dyrektorze, moglibyśmy tak mówić i mówić, bo OSIR bardzo dużo rzeczy robi w naszym mieście, co niewielu mieszkańców zdaje w ogóle sobie z tego sprawę, żeby tak włączać się w organizację wielu. Tak, bardzo niewielu robi tak wiele dla tak wielu. Super, tak, bardzo dziękuję. Winston Churchill kiedyś powiedział o Polakach w telewizjonach. No i myślę, że coraz ciężej nam, bo pracownicy odchodzą na emeryturę, coraz bardziej musimy się mobilizować, a jakby nowych kadr za wiele nie przybywa, no ale nie jest lekko, ale dajemy radę. Niezależnie od tego dajecie radę. Super, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie, pan Włodzimierz Rój, był dziś naszym gościem. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.